Na koniec wołanie o pomoc dla stuletniej barki. Na koło ratunkowe czeka dworzec wodny. Pomoc może miasto i Fundacja Jawisła. Do dziś nie było jednak porozumienia. To jak kiedyś wyglądała Wisła możemy zobaczyć na wystawie zdjęć w porcie czerniakowskim. Na jednym z nich cudem ocalała po wojnie przystań żeglugi parowej. Wciąż można ją zobaczyć w porcie praskim. Ponad stuletniemu zabytkowi grozi zniszczenie. Można ją odrestaurować. Zachowały się kajuty, kasy, a nawet tablice informujące o następnym rejsie, na przykład do Gdańska. Obiekt ten prawidłowo wyremontowany i zagospodarowany będzie mógł służyć warszawiakom i gościom odwiedzającym stolicę przez następne 150 lat. Są plany przycumowania przystani do brzegu przy Zamku Królewskim. Problem? Brak pieniędzy. Potrzeba 3 milionów złotych. Tyle, że miasto nie jest zainteresowane inwestowaniem w nie swoją własność. Kiedy nie jesteśmy właścicielem obiektu, my nie możemy w prosty sposób przekazywać środki na to, żeby prowadzić renowację obiektów. Po naszej interwencji zarówno miasto, jak i fundacja wyraziły chęć porozumienia.